Gość już gotowy. Co, ty na nas czekałeś? Co? Czekałeś tu na nas? Nie, ja jeździłem dopiero. Wow. A słyszałeś nas, jak jechaliśmy? Nie. Ja dopiero zjechałem też. A, no dobrze, że się spotkaliśmy, no nie? No. Trochę tak. Gdzie nas oprowadzisz po terenie? Nie wiem. Nie będzie. Gdzie dzisiaj jedziemy? Jaki masz fajny wentylek z przodu. I z tyłu też, widziałeś? Nie wiem. Już się wiem. Jak granat. Dobre. Na razie takie. Najważniejsze, że dają radę, nawet takie. Co? Najważniejsze, że dają radę, nawet takie buty. No i gdzie chcesz jechać? Nie wiem. Zawodnik jest, czy nie? On ma gości. A, to za bardzo nie wyjedzie. Dzisiaj nie. Cześć! Siemano! Siemanko. Wiesz, co dzisiaj wieczorem będzie do oglądania na kanale z Rytmoto? Druga część nocnego wypadu. Jesteś gotowy na to? Jestem! A wiesz, że w której części będziemy musieli nagrać, jak ty z nami jedziesz tam? Dwunastolatek załatwił gościa. Nie! Nie boisz się? Tam. O, to trzeba kopnąć. Oj, tak. A to nie ma. No nie. U mnie jest, to jest. Kas zapnij tylko sobie. No spadnie. Weź tam powiedz, delikatnie ze sprzęgłem i z gazem na początku. Najlepiej. Nie zgadnie, ale. No, nie. Tylko na ludzie odpalać lepiej, bo na jedynce cię. A u Bałego będzie wyznaczony. U mnie normalnie pali. Na biegu ciężko odpalić. Czemu? Tak działa. Nie, bo sprzęgło nie do końca. No tak. Tak. A u Bałego jest to dobrze, że nawet i na biegu wcinie. Zara kupi takiego. Nie można. Dobrze, że jeszcze mały jesteś. Nie przy domu przynajmniej, pamiętam. No, żeby nie widzieć. Masz rację. No. Patryk. No poryje przy domu i co będzie, tak. Jedziesz. Tak, podłogo ładne. No. Oglądasz, jak ty co do kosmosu wystrzelili. Powiem wam tak. No. Kupuję taki sprzęt. No. Kupujesz. Jest robota. Się kurwa koło. Zobacz, to nie zdejmuj tego i się przejedź enduro. Bo to jest crossowe, a to jest enduro. To wysokie skurwysyny. Zobacz tu, patrz. Ja koło podboszę, to jadę i kurwa. Co, chcesz już jechać? Zobacz tego, masz, o! O nie! To nie! No opieku! No jak na WRC w Poznaniu, jesteśmy kurwa postawili tego poloneza, silnikiem rowera na boku i jechałem na dwóch kołach, to powiedzieli, że to jest pis świata, kurwa, ale kto to jest maszyna?
Gdzie ten wody? Wjeżdżasz? Wiesz dlaczego mówię, żebyś machnął? Żeby nie było smutki. No. No zobaczymy, który podjazd Maciek wybierze. Byliśmy na myjni myć sprzęty, zanim do ciebie przyjechaliśmy. O. No my tu podjeżdżaliśmy, Maciuś. Oj, ładnie Boże. Dobra, dawaj, jedziemy się przejechać dalej. Gdzie? No jedziemy gdzieś po lasach, chodź, nie bój się. Aby tam nie do drogi. Dobra. Czekamy na Maćka. Co? Czekamy na Maćka. A tutaj co jest dalej? Tutaj to pola. Tak. No. Gdzie on jest? Chodź, jedziemy po niego. Co jest? Kurde, najgorzej, że motor już umył. No ja też. No nie będziemy tutaj wariować. No kiedyś mi to Tadzik pokazał tutaj. Tu widzę, że twoje ślady są chyba. Nie, to nie moje. No właśnie chciałem dopytać, czy to nie my? No też nie my. To ktoś tu jeszcze inny dopierdzielał. Ale tu chyba dwójko jeździł, bo to tak... Co to dwójka? Że dwusuwem? No, tak. Że bzyczał? Tak, bardziej. A dawno? No tak z godzinę ten tak. Co? Przed wami jeździł. Co ty za? Ciekawe kto to. A plastra naprzód nie kupujesz? Nie wiem. Trzeba będzie, ale... Trzeba będzie i oponie pomyśleć i na żwirownię się wybrać. No kurde, nie mogę spotkać tej opony. No trzeba patrzeć na necie. I wiesz gdzie pojedziemy? Do Szulboża któregoś razu. No tylko będziesz musiał opony lepsze, bo... Trochę lepsza opona i zobaczysz jaka to satysfakcja jak pod górkę wjedziesz. Ohoho. Za tydzień może ogarnę. Jak sobie tak patrzysz na tą górkę i myślisz, o matka, jak ja bym tam wszedł, to bym chyba ducha wyzionął, a motorem tylko gaz i jesteś. Może za tydzień załatwię opony. Trochę lepsiejszą i luks. Jak sprzęt chodzi? Olej zmieniasz jakiś? Patrzysz tam? No i ostatnio tam patrzyliśmy, ale jeszcze nie mam, ten nie kupił tata oleju, bo nie wie jaki. Tak. Jak będziesz miał pytanie? Ten motor, te silniki mają wytrzymałe bardzo. No ale olej by się przydało zmieniać. Ale to nie, tu nie zmieniasz tak jak w crossowach. Tak. No tu tak, nie aż tak często nie wymaga. No i elegancko. To mówisz, że to nie ty tutaj ryłeś. Nie. Ale są ślady ewidentnie, co? No i tam jest, jak po lesie też. Przedni hamulec jest na bębnie. No. Nieźle. Nie dotarcie pamiętam. I z tyłu na bębnie, luks. Wiesz, który rok tej Yamahy? Nie. Tak? A czemu łańcucha nie masz nasmarowanego? No pierdziel ci się szykuje. Dlaczego? No trzeba łańcuch smarować. No i ostatnio jak jeździliśmy po górkach tam, no to wiesz. Ostatnio go myłem i dzisiaj, nie, jutro go umyję. No i elegancko, ziomuś. Nie taki ciepły, bo... Musimy się umówić na taki wypad, wiesz? Większy. Taki, żebyśmy sobie przyjechali, pojeździli ze 2 godziny. Pojechali do tego... Ciebie to jest kawałek drogi, od nas też. 4 kilometry. No, do nas przez wieś lasami jesteśmy. 5 minut i... No tak naprawdę to. Dobrą jazdą, 5 minut. Śmiało.
Widzę, że nie chcesz odkręcać. Gdzieś jak ostatnio jechałem, przyjechałem do niego, nie mogłem go dogonić. Poważnie. I jechał za mi Roland, to musiałem na niego czekać. Na Rolanda by się zgubił. Ale mówi, nie wstawiaj na odcinku, bo mama się ten. Tak było. A teraz to już będę wstawiał tam. Już mama widziała. O, ktoś jeździ. Na gumę trochę próbujesz? No. Ale udawało ci się tym? No. Tylko ja z mniejszej prędkości. Przy małej. Na jedynce, na dwójce, no nie? Trójka najlepsza. Tak? No to nie chcę nic mówić, ale pokaż. Dasz radę tutaj na tej drodze, czy nie? Nie wiem. Tylko wiesz, czy w granicach rozsądku, żeby było, szefie? Nie wiem. No powiedz dzieci najlepiej, bo... Czy na łące u sąsiada, żeby zryć. Nie. Lepiej nie. Lepiej nie próbować. Bo jeden przyjechał i mówi, że muszę mu oddać 4 bele za takie przerycie. Ta. Wie, jak pan jeździ, kurde, samochodem ma na 4 i na tył, zapierdziela i wszystkim kręci kółeczka i mówię, że no to tak pan robi, no to i pan no, położy brony na polu u mnie. No i skończyło się. I nie musiał oddawać? Nie. No ale za takie przerycie 4 bele. Ale co przerycie, że tylko tyle najechałeś na jego ten? No tak z driftem. O, dałeś czadu. Panie było powiedzieć, że ten snopek mogę panu dać. 4 bele, czy on spadł, nie powiem czego. No właśnie. No dobra, jedziemy, cię odstawimy i co? I może za tydzień albo za dwa się umówimy na tą żwirownię, tam się pojeździ z godzinkę chociaż, co, szefie? O ile nas nikt nie pogoni. Można by było. Co, to nie zabrzmiało? No. Co? Zabrzmiało chyba. Ja wiem, kto to tam jeździ. Tam to może Krystian Punciaka. Co? Oni jechali. Tak. Dasz na gumę trochę, czy... Co? Nie. A glebę miałeś już jakąś? Raz. Taką naprawdę, aż zapięty miałem kas, ale aż spadł. Ja wiem, jaki masz kas zapięty. No teraz to nie mam zapiętego, ale wiesz. Wierzę i tak nie ma co zapinać. Jak spadł. Zobacz, jak on ma zapięta, mówi się zapinga tu. Musisz sobie ten... Tak właśnie rozciągnął się po tej glebie. Nie mam też zwężyć. Jak pierdzielę... Kurde. To sąsiad taki kamień wywalił na drogę. I w ostatnim momencie chciałem odbić je. To czemu on ją wywalił? Co? Czemu wywalił? No. Nie chciał mu się wywieźć do Olszyny. Co za gość, no nie? No. Dobra, Konrad, lecimy pomału, co? No może. Prowadź, tylko daj czadu. No ale gdzie? Do ciebie, do domu. Prędzy. Co mówisz? Kas zapinasz? No prowadź do ciebie do domu, a my do nas już będziemy jechać. Dobra? No najwyżej wy tędy polecicie zaraz, a ja pojadę już sam do domu. No a my odbijemy i dojedziemy do ciebie do wsi i my pojedziemy. No, to dawaj, prowadź. Dawaj, Maciej. Ten skuter tam stoi? Nie wiem. A długo stoi? Co? Długo stoi? 2 godziny? Tak. Dobra, my spadamy. Dobra.
To za tydzień albo za dwa na żwirownię się umówimy. I na żwirownię polecimy, no tak? Dobra, do widzenia. Na razie.